Czcigodni ojcowie, drodzy wierni, jest to dla mnie ogromna radość, a zarazem obowiązek synowskiego oddania, a bez okazji tych uroczystości 50-lecia naszego bractwa świętego Piusa X właściwie wykonał moją powinność wobec tego, który mnie wyświęcił na kapłana, który nie tylko dla mnie, a dla mojej rodziny i też dla tak dużo ludzi na świecie i też dla was był narzędziem niepokalanej, narzędziem opatrzności Bożej, aby ratować naszą świętą katolicką wiarę. I przede wszystkim dzięki temu, że tak powiem, być jednym z najważniejszych przyczyn naszego zbawienia. I z tego powodu bardzo proszę, abyście bardzo głęboko wzięli te słowa, mimo tego, że nie jestem takim specjalistą naszego założyciela, tak jak na przykład jest nasz czcigodny biskup Bernard Issy de Malaret, który rzeczywiście podczas wielu lat pisał tę biografię arcybiskupa Lefebvre i który znał go po prostu podczas wielu lat i był z nimi, był jego zaufanym uczniem i współpracownikiem. Niemniej też istnieją pewne anegdoty, które być może są może mniej ważne, ale dla mnie osobiście bardzo ważne, które właściwie wiążą się z moim osobistym spotkaniem z naszym założycielem. I o tym chciałbym na początku teraz trochę mówić. Mianowicie te wykłady, te rekolekcje, które chcę wam głosić, mają być pierwszym krokiem, aby obchodzić uroczyście, właściwie ten jubileusz 50-lecia bractwa. Bardzo pragnę kontynuować w tym roku, może jeszcze dwa, może nawet trzy razy głosić takie podobne rekolekcje, ponieważ temat duchowości naszego założyciela jest tak szeroki, że nie da się tutaj w ciągu 10-11 wykładów to wszystko ująć. Więc tym razem chciałbym się ograniczyć do przedstawienia pewnych aspektów jego życia, a także jego duchowości. Co do jego życia, oczywiście to ja wezmę najczęściej z tych, którzy go znają, a zwłaszcza księdza biskupa de Tistisie de Malere. I tutaj od razu zachęcam was, o ile nie jest to już rzeczywistość, abyście zapoznali się z postacią arcybiskupa naszego przez uważne czytanie tej po prostu ogromnej, grubej biografii właściwie naszego biskupa Tissie. Natomiast jest też bardzo ważne, abyśmy patrząc na to życie arcybiskupa, zawsze mieli przed oczyma nie tylko jak jest historyczne, że tak powiem, wydarzenia, które są bardzo ważne, a także zawsze pytali, co za tym stoi. I za tym stoi oczywiście jego serce, jego dusza, jego katolickie serce, jego katolicka dusza i jego właściwy byt, tak jak Pan Bóg go wymyślił i jak arcybiskup Lefebvre, można powiedzieć, w swoim życiu wspaniale realizował. Jestem przekonany, że arcybiskup jest jednym z największych świętych XX wieku. Oczywiście nie chcę wyprzedzać kanonizacji, absolutnie nie mam do tego prawa, ale mogę powiedzieć właściwie z tego, co wiem, że w moim życiu nigdy nie spotkałem takiego świętego człowieka, który właściwie przekazał mi i nam kapłanom i wielu wiernym takie mnóstwo cnót, a nie tylko w sposób zwykły, ale w sposób wręcz heroiczny.
Oczywiście to nie znaczy, że arcybiskup spadł jakby w święty z nieba, bo tego nie ma. Wszyscy my musimy walczyć, wszyscy, z wyjątkiem Matki Bożej, jesteśmy dotknięci grzechem pierworodnym i jego skutków, jego ran, i żaden święty, a także arcybiskup Lefebvre, nie był wyjęty z tego. On też musiał walczyć. Czyli nie ma w historii świętych, z wyjątkiem bardzo, bardzo rzadkich przypadków, nie ma tego, czegoś takiego, że nie byłoby błędy, nie byłoby właściwie wahania, nie byłoby nawet ewentualnie pewne grzechy, które właściwie z którymi walczył, a może jakieś nawrócenie. I w ten sposób bardzo proszę, abyśmy nie mieli przed oczyma teraz takie wykłady, które przedstawiają tu nam naszego założyciela, jak po prostu, który właściwie już gotowego świętego, który po prostu, jak po prostu z szafy wyciągałem i figurę przedstawiam. Jakby tu właściwie nie byłoby żadnego wewnętrznego starcia i podczas tych wykładów będziemy zobaczyć, jak arcybiskup Lefebvre zdobywał stopniowo ten stopień świętości, który być może wszyscy teraz w tej chwili z odległości już wielu lat uznamy. Chciałbym zaczynać teraz z pewnymi aspektami naszego założyciela. Mianowicie przede wszystkim chodzi tutaj o tą, właściwie to poznanie jego duszy, jego serca. Oczywiście arcybiskup Lefebvre, jak każdy święty, po prostu został wybrany przez Pana Boga, aby w danym momencie, w danych okolicznościach po prostu urodzić się, wychować się i tak dalej kształcić się. To jest jego dziedzictwo. Natomiast Pan Bóg zawsze u każdego z nas widzi za tym bardzo wielkie, bardzo, że tak powiem, głębsze po prostu, że tak powiem, punkty. Pan Bóg widzi, jeśli kogoś przestawi w tym miejscu, w tym kraju, w tym czasie, to on ma swoje plany. Nic nie ma przypadkowego u Pana Boga. I to widzimy bardzo, bardzo wyraźnie u świętych, a także u arcybiskupa Lefebvre. Patrząc na jego młodość, arcybiskup Lefebvre, wiemy, on urodził się 29 listopada 1905 roku. To jest ten rok, kiedy właściwie Francja obrabowała i ukradła Kościołowi wszystkie swe dobra. To jest ten rok, w którym Pius X, papież wtedy, właściwie pisał encyklikę Vehementa Nos, aby potępić to okropne świętokradztwo tej kradzieży i przez to zmuszenie przez masoński rząd francuski, aby kapłani biskupi podporządkowali się właściwie wymogom tego rządu. I Pius X powiedział, raczej wszystko stracić materialnie, aby naszą wolność, wolność naszego przekazu katolickich, po prostu właściwie katolickiej wiary, stracić i nie podporządkować się wymogom właściwie takiego bezpośredniego państwa. Więc arcybiskup Lefebvre oczywiście to nie doświadczył, ponieważ on dopiero w tym dniu, w tym roku urodził się. Ale Lille, północ Francja, to jest wielki francuski przemyśl. I rzeczywiście jego ojciec jest wielkim przedsiębiorcą. Mają wielką fabrykę, dużo właściwie pracujących wtedy. I to jest, można powiedzieć, w tym czasie zamożna rodzina katolicka tamtych, właściwie tamtego rejonu, przedsiębiorców. On miał szczęście mieć świętą matkę, Gabriel. Matka Gabriel była, według uznania, bardzo dużo ludzi, którzy ją znali, świętą. Ona włączyła, jak biograf jej pisze, mistykę z duchem apostolskim. I to bardzo interesująca postać, bo matka Gabrielle Lefebvre, ona rzeczywiście tak bardzo pobożna, z jednej strony była tak zanurzona w życiu duchowym, że ona mogłaby bez żadnego problemu być mistyczką albo przynajmniej po prostu karmelitanką albo coś takiego.
prowadziła bardzo głębokie duchowe życie, ale zarazem bardzo praktyczne. Wyobraźmy sobie, że ta kobieta była przewodniczącą trzeciego zakonu franciszkańskiego w całym tym rejonie. Ona miała pod sobą ogromną ilość tercjarzy i tercjarze zakonu franciszkańskiego w takim czasie byli, że tak powiem, czołową siłą całego apostolatu Kościoła katolickiego. Pamiętamy, że to jest ten czas, kiedy Kościół tak naprawdę wszystkie te zewnętrzne wpływy straci wobec powodu tego bezbożnego rządu. I najczęściej poprzez swoje tercjarze, a zwłaszcza franciszkańskie, właściwie oni kontynuowali to dobrodziejstwo, zwiedzali chorych, mieli takie szkoły, takie potajemne, nie wiem dokładnie, jak to było zorganizowane, ale widać ten duch apostolski i oczywiście ona przekazała swoim dzieciom, swojej rodzinie dokładnie ten duch. Nie musimy się dziwić, że z tej rodziny 8 dzieci, pierwsze pięciu mieli powołania. 2 synów i 3 córek właściwie poszli całkowicie służyć Panu Bogu. Ojciec René, jako przedsiębiorca, był szczególnie po prostu takim szlachetnym, że tak powiem, katolikiem. Katolikiem stanu, można powiedzieć mężem stanu, ogromną miłość do swojej ojczyzny, do katolickiej Francji. I to właściwie, można powiedzieć, jego patriotyzm prowadził akurat do wielkich kłopotów rodziny z powodu, jak wiemy bardzo dobrze, pierwszej wojny światowej. Podczas pierwszej wojny światowej ten tata arcybiskupa Lefebvre, małutkiego Marcela, on po prostu właściwie całkowicie walczył po stronie Francji, pomagał niesamowicie uciekinierom, w wojnie wziął zawsze po prostu stronę swego kraju, obronił go, nawet po prostu pojechał do Anglii, aby tam pomagać. A w całym tym czasie po prostu właściwie przedsiębiorstwo ucierpiało. Najpierw matka wszystkim się zajmowała, razem z wszystkimi dziećmi, a potem właściwie Niemcy przyszli i wszystko ukradli. I ta bogata rodzina znalazła się na końcu pierwszej wojny światowej bardzo uboga. Tak właściwie wygląda. A czy czytamy po prostu w życiu tych ludzi jakikolwiek żal, jakakolwiek po prostu nienawiść albo cokolwiek, że można powiedzieć, że straszne, że z nim obchodzono, nam obchodzono. Wiecie, co się stało? Pojechali wszyscy, kiedy znowu zjechali razem do Lourdes, aby dziękować Matce Najświętszej, że znowu znaleźli się i że Pan Bóg cudownie ich uchronił. Bardzo znamienny detal w tym momencie. Arcybiskup Marcel, to przypominam teraz o naszych czasach, kiedy właściwie wszyscy są zamurowani właściwie w swoim domku i nie wolno wychodzić. I we Francji tym razem nazywa się confinement, czyli jeśli chcesz wyjść na zewnątrz i nie masz uprawnienia, tam wojsko, tam żołnierze i oni po prostu dadzą tobie bardzo wysokie kary. A nasz Marcelek, który żył podczas wojny światowej, wtedy przecież miał 9 lat, i ten Marcelek po prostu co rano o 5 wkracze przez ulicę, nie wiem czy uciekał, ale sprytnie po prostu trafił do kościoła, aby codziennie rano służyć do mszy świętej. Mimo tego, że zostało, było to opuszczenie domu i jeszcze dodatkowo dla tych malców po prostu surowo zabronione. Więc odwaga. No i odwagi mieli. Przede wszystkim przed końcem wojny Lille, to przecież przy granicy belgijskiej, tam po prostu przeszli właściwie bardzo dużo tych bardzo właściwie okrutnych właściwie widoków dzieci. Dzieci za oknami widzieli po prostu te wielkie wagony albo wózy tych wszystkich śmiertelnie rannych, tych ludzi umarłych. Tam była okropna rzecz. I przez Lille przejechali po prostu ci wszyscy, którzy byli ranni albo umarli.
I właściwie dzieci z niesamowitym przerażeniem i przejęciem patrzyli na te trupy, patrzyli na tych ludzi absolutnie ciężko rannych. I być może, nawet najprawdopodobniej wtedy, 35, bo inni albo jeszcze nie urodzili się, albo byli mali, właściwie pod wrażeniem tego, co widzieli, rozumieli, że tak naprawdę to życie tutaj na ziemi to nie jest aż tak bardzo ważne. O wiele lepiej służyć Panu Bogu i być do Niego. I przecież jeśli do nas przyjdą, w każdej chwili mogą nas zamordować. I co wtedy? Jeśli człowiek rodzi się i wychowuje się na pociągu duchowo przez niesamowitą katechezę i przykład własnej matki i podatkowo ma jeszcze ten żywy po prostu pokaz tych rzeczy ostatecznych, czyli śmierć i potem sąd, piekło i tak dalej, to niewątpliwie ta duchowość tych wszystkich dzieci niewątpliwie przez to się wychowała bardzo głęboko. Bardzo chciałbym jeszcze podkreślić, mówiłem o biografii matki arcybiskupa Lefebvre. Ta biografia została napisana po jej śmierci nie przez członków rodziny i wcale nie przez arcybiskupa Lefebvre samego albo kogoś innego z rodziny. To zostało napisane, o ile pamiętam, przez innych tercjarzy albo innych osób, kapłanów, już niestety nie pamiętam o tej książeczce, właściwie pokazując, to była święta osoba. Była wtedy w pewnym sensie jakby postulat ewentualnie, aby zawzięcia nawet jej po prostu procesu beatyfikacyjnego. Taką matką miał arcybiskup Lefebvre. To jest bardzo ważne. Więc i tutaj widzimy teraz to pasmo opatrzności Bożej. Mały Marcel wychowuje się właściwie w tym momencie. Bardzo ciężka po prostu dzieciństwo od 9 do 14 roku swego życia. Potem przejdzie przez różne szkoły i wtedy pytanie. Jego starszy brat decyduje się, aby stać się seminarzystą, kapłanem i chce być zakonnikiem, chce być misjonarzem. Potem też jedna po drugiej swoich sióstr i przychodzi też punkt, kiedy mały Marcel zaczyna zastanawiać się. I on miał z jedną z swoich sióstr właściwie taki głębszy stosunek, dzięki niej, to jest pięknie napisane w tej książce, właściwie wiemy trochę, właściwie, że on radził się z jej, co myślisz i tak dalej. I wtedy po prostu wahał się, nie wiedział, co mam robić. Chciał poświęcić się Panu Bogu i mimo tego, że on był bardzo bystry, to po prostu, kiedy widział przykładów świętych, czytając żywoty świętych, mówi, ja chyba stanę się bratem zakonem, to ja nie jestem takim wielkim. Więc pokora właściwie nakłoniła go bardzo wodzu, aby stać się braciszkiem. I wtedy matka jego, jeśli pamiętam, wysłała go do bardzo znanego ojca duchowego. I ten ojciec duchowy właściwie powiedział taki. I on powiedział, proszę księdza, ja chciałbym stać się trapistą. To jest dla trapistą, to jest po prostu niesamowity, surowy zakon, prawda? Ciągle milczenie, oni mówią tylko przez znaki i tak dalej. Jest bardzo ciekawe. I on po prostu, i ten mądry, właściwy kapłan, temu zawdzięczamy, który wie, że ty będziesz księdzem i nie ma mowy. Idź sobie i dobrze. I Marcel Lefebvre, to było słowo Boże. On wie lepiej niż ja, to jest ojciec duchowy, który ma rozeznanie, święty człowiek, dobrze, będę księdzem. I wtedy powiedział swojemu taty. Tatuś, ja chcę tutaj, nie chcę jechać do Rzymu jak mój brat. W Rzymie to są wszystkie te wielkie głowy. Ja jestem trochę taki, nie tak bardzo inteligentny. Nie chciałbym być tępy. Natomiast powiedział to tak właściwie nie uznał, że ja chciałbym po prostu być zwykłym kapłanem tutaj w diecezji. A jego ojciec René, który nazywa się René, jego starszy brat zresztą, ojciec René też. Więc jego tata René, który przeżywał w swoim czasie już po prostu całą tą historię tego liberalizmu, tej modernizacji, tego modernizmu, który we Francji już od końca XVIII wieku grasował,
wiedział bardzo dobrze przez swoje szerokie kontakty, że niestety seminaria we Francji już wtedy były w jakimś sposób właściwie dotknięte tym liberalizmem, który już świecił w ustach, w uszach właściwie albo w głowach niemało takich wykładowców i przede wszystkim potem to są młodzi już profesorowie, którzy wtedy, albo uczniowie, którzy są tak słynne, jest przecież jakiś Francuz, jezuita, Teilhard de Chardin i potem właściwie wszyscy inni, którzy byli właściwie tymi wielkimi, że tak powiem, gurus właściwie na zaborze watykańskim II. To wszystko wychowało się we Francji, mniej więcej. A ten tatuś René, tatuś Marcela powiedziała, nie, ty pójdziesz nie do tego seminarium, ty pójdziesz do Rzymu. Ale dlaczego? Ponieważ w Rzymie wiem, że tam dostaniesz katolicką formację. Bo o tym wiedział. Tutaj jest cała epopeja i cały komplikowany punkt tej Action Française. Arcybiskup Lefebvre został oskarżony, że był właściwie takim członkiem tej partii albo tego ruchu, który został potem potępiony przez Piusa XI. To jest skomplikowana rzecz. On nigdy nie był w tym, natomiast oczywiście ten duch, ten dobry duch, który tam jednak częściowo istniał, arcybiskup Lefebvre otrzymał od swojego własnego taty i od swoich przyjaciół, którzy wszyscy żyli po prostu z tym prawdziwym katolickim patriotyzmem. I w tym momencie właściwie kolejny los opatrzności po dobrym wychowaniu domowym, po dobrym wykształceniu u szóstro, w szkołach katolickich, arcybiskup Marcel Lefebvre ląduje w Rzymie, tak samo w seminarium francuskim Santa Chiara, Święta Klara. To jest seminarium dla Francuzów, które został prowadzone przez misyjną kongregację, misyjne zgromadzenie Ojców Ducha Świętego. I tutaj jest bardzo ważne, rozumiemy, że tam to jest po prostu jedno francuskie seminarium, ale można powiedzieć, że to seminarium ma bardzo szczególną cechę. Jaką? Posiadał niesamowitych, wybitnych profesorów i najbardziej wybitnego rektora. I tu arcybiskup Lefebvre całe swoje życie, można powiedzieć, z każdej możliwej ważnej okazji o tym swoim ojcu przypomniał. On liczył, on powiedział, kim byli ci wielcy, którzy go kształtowali. To są po prostu giganci ducha. To są osoby, które rzeczywiście formowali wszystkich ludzi dobrej woli. Po francuskim seminarium kształcili się w tym samym miejscu, w tym samym właściwie tym czasie również inni koledzy młodego Marcela, które potem stali się biskupami, kardynałami i czasem arcymodernistami. Więc widzicie, widocznie nie korzystali właściwie z tego bogactwa duchowego, które sam arcybiskup Lefebvre, jak wiele razy nam przedstawi, właściwie korzystał. Ten ojciec Leflocq i inni, którzy właściwie przekazali tym młodym seminarzystom z jednej strony niesamowitą miłość, przedstawiając wielkość i właściwie można powiedzieć grandeur, tą wspaniałość, majestat Chrystusa Króla. Oni właściwie przedstawiali tym seminarzystom tak naprawdę to, co święty Pius X chciał wszystkim dać. Ich wszystkich, ich hasła, ich motto, omnia instaurare in Christo. Wszystko odnowisz w Chrystusie. Ojciec Leflocq, wtedy święty Pius X już zmarł, ale ojciec Leflocq jest jakby wcieleniem tego właściwie ducha świętego Piusa X, tak jak właściwie ci ojcowie. I przekazali swoim alumnom niesamowitą miłość Chrystusa, zarówno intelektualną, jak i właściwie z punktu widzenia modlitwy, z punktu widzenia liturgii. Nie wyobrażam sobie, że tutaj dostał arcybiskup Lefebvre późniejsze takie spójne wychowania, że z jednej strony liturgista,
Ten, który właściwie prowadził ich w znajomość tajemnicy mszy świętej, tajemnicy sakramentów świętych, tajemnicy świętych, pięknych ceremonii Kościoła katolickiego z jednej strony, a także po prostu ich prowadził dogmatyk, właściwie w cały sens Kościoła, tą dogmatykę o Chrystusie, która jest oczywiście nauką świętego Tomasza z Akwinu, który właściwie był obowiązującym mistrzem tego seminarium, ale potrafi zastosować tą dosyć, powiedzmy, właściwie taką mniej więcej suchą naukę do obecnych czasów. Ten ojciec Le Floch właściwie był akurat tym, który korzystając z encyklik papieskich, bardzo głęboko widział ten zamach masonerii, ten zamach katolickiego liberalizmu z XIX wieku, potem ten zamach pierwszego modernizmu, Félicité de Lamennais, czasopismo Sillon i tak dalej, a również jasną, klarowną odpowiedź papieży w swoich encyklikach. I on im wykładał te encykliki, zastosował do konkretnego życia i przekazał im krok po kroku, jak to zastosować i gdzie tamci błądzą. Oczywiście ten ojciec Le Floch niedługo się trzymał, bo w momencie, kiedy w Rzymie już zawitali neomoderniści, pierwszym, który odleciał po prostu od całego stanowiska, był ojciec Le Floch. Ale dzięki temu, i to widzimy właściwie, kiedy patrzymy w duchowość, centrum całego życia arcybiskupa Lefebvre jest Pan Jezus Chrystus. Chrystus nasz Król, nasz Pan. I to jest bardzo ważne, abyśmy później zrozumieli, skąd on to ma. Więc razem z liturgią, razem z dogmatyką, a także z takim bardzo konkretnym nauczaniem magisterium, arcybiskup Lefebvre był wzbogacony, dostał jako bardzo solidny fundament teologiczny, zarówno co do inteligencji, ale też do serca, do woli. Z tego seminarium, jeśli ktoś z tego korzystał, wyszli ludzie, którzy rzeczywiście byli przekonani o Chrystusie, o Jego ważności i o Jego, że jest po prostu wszystkim. Potem arcybiskup Lefebvre tak naprawdę po swoich studiach, po dwóch doktoratach, tak naprawdę nie wiedział co ze sobą robić. To znaczy, oczywiście, jak zwykle, on po prostu waha się. Arcybiskup Lefebvre nie jest takim koniem jak ja, który zaczyna rozumieć, że tu jest szana, jeśli się rozbije. Prawda? On stoi, ogląda ten mur i zapyta, no jakoś to będzie. Jakoś zobaczymy, jak to przeżywamy, albo przekroczymy tą przeszkodą. Uważam, to jest mądrzejsza postać niż ten, który musi się cały czas na murze rozbijać, aby w ogóle stać sobie sprawę, że mur jest. Więc, moi drodzy, w tym momencie właściwie głos wyłożony. Jego brat, jego starszy brat, który natrętnie już od końca studiów, bo przecież ten seminarium prowadzone przez ojców Ducha Świętego, jest już misjonarzem w Afryce i powiedział, braciszku, chodź, tutaj w Afryce jest dużo pracy, we Francji ta dużo księży, nie masz tam roboty wystarczającej. Nie ma tam nic, to nie ma tak dużo obostu, tam wygodnie żyć, tutaj możemy działać, tutaj możemy dużo misjonować. No i arcybiskup Lefebvre słuchał tego brata i mówił, że no być może i zobaczymy. No ale więc, kiedy zapytał do jego ordynariusz, powiedział, nie, teraz tutaj studiowałeś w Rzymie i teraz musisz najpierw służyć trochę u siebie. Więc został mianowany, jak każdy młodo wyświęcony ksiądz, właściwie do parafii. Marais-les-Lhommes jest parafia, to jest właściwie też w samym miejscu, tam nie pobliżu właściwie jego miejsca urodzenia, w tej samej diecezji i tam stał się wikarem. I wiecie naprawdę, bo oblanie, które dostał, kiedy właściwie przyszedł do swojego proboszcza, powiedział, proboszcz, a nie myślałem sobie, wiesz tutaj, ja nie mam za dużo pracy, wcale nie wiem, dlaczego biskup mnie po prostu ciebie wysłał. No jeśli trzeba, no weź tu taki pokój i zobaczymy, może znajdziemy dla ciebie jakąś robotę. Tak było po prostu właściwie powitanie zresztą księdza Marcela przez swego
poboszcza, który zresztą był bardzo, bardzo dobrą poboszczem, który potem ksiądz ojciec Marcel wielokrotnie wspomniał o obrzydliwości tego kapłana i tak dalej. No więc wtedy zaczynał swoje właściwe życie poboszu kapłańskie. Pierwszy rok życia kapłańskiego. Później będziemy trochę rozważać, co tam robił, ale jest niesamowicie po prostu, że ten człowiek, który tam był może półtora roku i w tym momencie ten właściwie młody wikary miał taką odwagę, choć być bardzo spokojnie, po prostu zawsze przedstawił swojemu poboszczowi swoje racje i wygrał. Na przykład to bardzo wielu lat, bardzo znamienny fakt, od wielu lat zaniechano procesji Bożego Ciała. Dlaczego? Bo to jest właściwie czerwona zona. To jest czerwone miejsce, to są przedsiębiorstwa. Tam jest bardzo, bardzo wielu ateistów, bardzo wrogo nastawionych, socjalistów, komunistów i kapłani się po prostu bali. Bali i skoro właściwie oficjalnie państwo odłączone od kościoła i wrogo nastawione, jeszcze bardziej się bali i od tego momentu zaniechano wszystkie tak naprawdę publiczne objawy albo wydarzenia, ceremonie, które przekraczali po prostu teren samego kościoła. I arcybiskup Lefebvre powiedział, a kończąc, no dlaczego nie próbować? Zobaczymy, co będzie. No z wielkim drżeniem, tam po wszystkie punkty, wszystkie obiekcje tego poboszcza już to obalał i wtedy po prostu pozwól, abym to spróbował. I od tego momentu procesja Bożego Ciała rozpoczęła znowu i oczywiście już za czasu tego roku bardzo dużo ludzi dzięki temu się nawrócili. To jest pierwszy rok kapłaństwa młodego wikarego Marcel Lefebvre. Ale niedługo tam siedział, bo nareszcie po prostu słuchał usilnych właściwie próśb swego brata i skoro biskup się zgodził, to wtedy po prostu jechał. I w ten sposób zaczął na nową formację, bo najpierw musi odbywać rok nowicjatu i wtedy nowicjat zakończony wyjechał do Afryki, do Gabonu. I tutaj rozpoczął jego życie misyjne. Można było myśleć, że arcybiskup Lefebvre mógłby być bardzo wielkim profesorem. On miał wszystkie możliwości. Jeszcze raz powtarzam, ma dwa doktoraty, więc przeznaczone do wysokich, po prostu właściwie wysokich sfer. Ale tutaj ląduje u tubylców. Ląduje właściwie w Gabonie i ten Gabon pokazał, kim tak naprawdę on był. Tutaj widzimy cechy jego ojca, cechy jego matki w jednym człowieku. Ten człowiek po prostu był przede wszystkim ogromnie praktyczny. To możecie sobie po prostu słuchać, co starsi właściwie mówili o ojcu Marcelu. Kiedy ja pojechałem szczęśliwie, mogłem tam też bywać 8 lat i podczas tego czasu odwiedziliśmy wszystkie miejsca, w których arcybiskup Lefebvre właściwie był, w których był zaangażowany jako proboszcz, jako profesor seminarium i nawet jako rektor seminarium. I tu widzimy po prostu niesamowite historie. Jeśli starsi już wcale nie pamiętali właściwie o tym, co arcybiskup Lefebvre z punktu widzenia duchowego powiedział, to pamiętali dobrze, ojcze, pamiętasz, ty prowadzisz jako pierwsze lodówki do Gabonu. To pamiętają. Lodówki prowadzi do Gabonu, prowadzi prąd do misji, czasem do całych właściwie wiosek i miast. Ten właściwie Père Marcel wciąż, gdziekolwiek nie był, po prostu organizował życie wokół misji, organizował szkołę, organizował przedsiębiorstwa i różne inne po prostu właściwie działania, gdzie młodzież szkolna, zarówno dziewczyny, jak i chłopcy, mogli potem zarabiać. Bardzo interesujące. On właściwie wymyślił, to nie tylko on, ale on był takim promotorem i takim realizatorem takiej idei misyjnej, jak starszy, bo ja wtedy słyszałem tego starszego, który mówił, on był uczniem Père Marcel, ojca Marcel i bardzo wiele dostał lanie i ten człowiek był w tym momencie, kiedy byliśmy ministrem spraw wewnętrznych, prawda?
To, to tak to wygląda. A ojciec Marcel mi dał lanie po prostu, bo ja ukradłem mango, a ta nie wolno. Ja patrzyłem po prostu, to było wielkie właściwie oddzielenie, a kiedy chłopcy patrzyli przez właściwie ten płot do dziecin, właściwie dziewcząt, właściwie to dopiero dostali, prawda? I on to bardzo pięknie opisał. Ja cieszę się, po prostu kiedy mówię, że ja dostałem przynajmniej 5 razy lanie od arcybiskupa, a drugi mówi, że wiesz co, ja przynajmniej 15, jestem silniejszy od ciebie. Tak ci starsi po prostu pamiętają. I co mówią? To jest bardzo ciekawe. Mówię po prostu, co arcybiskupowie, oni nie tylko nas uczyli, abyśmy tu siedzieli po prostu i słuchali. Oni po prostu byli z nami i uczyli nas pracować. Elektrykiem, sprawdźmy, arcybiskup Lefebvre był tak właściwie elektrykiem, był mistrzem, właściwie wszystkie te sprawy, sam reparował samochody, właściwie kiedy w dżungli po prostu przestali chodzić, właściwie wymyślił sobie dużo takich różnych możliwości, aby właściwie przetrwać. Też po prostu, aby ułatwić bardzo trudne życie misjonarzy, które prawie wszyscy zginęli właściwie z tych bardzo niebezpiecznych warunków dżungli, prawda? I to bardzo ciekawe właściwie. I pamiętam, kiedy my przyjechaliśmy do Afryki, było z nas dwóch, mój przewożony i ja. I arcybiskup Lefebvre musi przyjechać, aby załatwić sprawę z szefem, z prezydentem państwa, abyśmy mogli zostać. To był 1866 rok. I wtedy ksiądz Kosz, przełożony, prosił arcybiskupa o wskazówki dla swoich młodych misjonarzy. Wyobraźcie sobie, on pisał nam 4 strony ręcznie. Jedna strona była strona duchowa, 3 strony praktyczne. Na przykład, jeśli żołądek boli, musisz pić Ricard. Ja, jeli właściwie to taki sznaps z anisu, prawda? Po prostu to dobrze. Takie wskazówki, które są tak proste jak mądre i to po prostu tak świeże, prawda? Taki człowiek był. I to wszystko właściwie realizował w tej dżungli. Jest bardzo ważne. Jest to niesamowite przeżycie, tylekroć słuchać jego uczniów. Gościliśmy w misji w tych latach pierwszych, kiedy byłem w Gabonie. Przede wszystkim wtedy jeszcze, kiedy było już święcenie biskupów i cała ta nagonka, to kończyło się mniej więcej. Natomiast jeszcze te pierwsze 2-3 lata mieliśmy dosyć dużo takich ludzi, którzy znali arcybiskupa Lefebvre jako ojca. To byli 2 biskupi, to byli 5-6 księży gabońskich i wielu starszych katolików po prostu, którzy wszyscy tak wspominali o arcybiskupie Lefebvre, o Père Marcel, że po prostu jest dziwnie. Myślę, że jeden z nich powiedział, nikt z całej historii tych wszystkich ojców, które mieliśmy, tak po prostu dał swoje piękno, swój znak autentyczności właściwie misyjny Gabonu, niż ten Père Marcel. To jest bardzo ciekawe i jestem bardzo wdzięczny i szczęśliwy, że mogłem przebywać w tym kraju, gdzie arcybiskup Lefebvre zaczynał podczas 12-13 lat swoje życie misyjne. I widać po prostu, można powiedzieć, podsumowanie, które wielokrotnie słyszałem. Kiedy ojciec Marcel nas opuścił, to myśleliśmy, jakby Pan Jezus nas opuścił. I ze łzami po 50 latach, właściwie ludzie to mówili. Tak po prostu markował ten nasz założyciel po prostu tych ludzi. I to, co jest bardzo interesujące, jeśli patrzymy później na wszystkie te jego wiele wykładów, wielu konferencji, przemówień, wiele kazań, książek, które pisał, to widać po prostu coś niesamowitego, co jest bardzo rzadko. Arcybiskup Lefebvre potrafił najgłębsze tajemnice wiary, najbardziej zawiłe problemy przedstawić w bardzo prostym języku. Po prostu, jeśli chcesz uczyć się francuskiego, to możesz bardzo szybko słuchać albo czytać kazania arcybiskupa Lefebvre, to prawie rozumiesz.
prawda? To tak łatwe, tak proste to jest. Proste, a jednak bardzo głębokie, prawda? Potem właściwie bardzo piękne, on był takim szczęśliwym misjonarzem, jest to okej tutaj? On bardzo szczęśliwym misjonarzem był, że on właściwie no, nie wyobrażał sobie, że teraz po prostu to się kończy. I akurat jego ostatnia parafia, jego ostatnia misja, którą miał, to był Lambarene. Lambarene, 43, 4, 5 rok. I w Lambarene akurat tam robił największe po prostu przedsięwzięcie. On budował po prostu taki most, taki molo, właściwie, aby te statki albo te małe te mogli po prostu mieć bezpośredni kontakt do misji. To właściwie on miał przedsiębiorstwo, gdzie angażował młodych katolików w misji, aby kształcili się i budowali właściwie te małe statki albo te małe po prostu łodzi. Pirog nazywały, ale nie są pirogi właśnie. I w ten sposób właściwie on, ten arcybiskup Lefebvre, tam kształcił bardzo wybitnych katolików tradycji, które potem byli naszymi wiernymi. Bo to jest sama końcówka. 45 rok, a my 86 rok. Więc to 40 lat mimo tego, a ci ludzie właściwie przekazali tą właściwie wiedzą. I wtedy w Lambarene był też słynny doktor Albert Schweitzer. On był, Lambarene był jedynym miejscem znanym z Gabonu na świecie, bo doktor Albert Schweitzer tam był, ten wielki doktor dżungli, który był skrajnym protestantem, który nie rozumiał się ze swoimi współbraćmi protestantami i aby robić im na przekór, bo był muzykiem wybitnym, na wszystkie święta największe, właściwie on grał na organach w kościele katolickim u arcybiskupa Lefebvre. Więc arcybiskup Lefebvre cieszył się, że Albert Schweitzer chociażby raz w życiu robi coś bardzo dobrego dla Pana Boga, choć nie wątpię, czy w to wszystko wierzył, ale tak naprawdę arcybiskup Paweł Lefebvre lubił i czego nie wiemy, gdzie nie jest napisane, ale ja to ukrywam, odkrywałem, my odkrywaliśmy to właściwie w tych pismach, w tych dokumentach, kto budował dla ojca Alberta Schweitzer swój szpital, wielki, słynny na całym świecie? Bracia pod kierownictwem naszego księdza Marcela Lefebvre, ojca. Bardzo ciekawy, aby pomóc ludziom, bo doceniał ogromną pracę miłości bliźniego, aby pomóc tym biednym tubylcom z ich wielo okropnymi chorobami i akurat w Lambarene. I wtedy w środku pracy po prostu gdzieś tam wjechał na jakąś placówkę misyjną, widział, że jakiś mały łódź go po prostu przyjedzie z misji i wtedy dostał właściwie nominację, że musi wrócić do Francji. I po prostu powiedział, wtedy płakałem. On spróbował ukrywać właściwie te łzy, ale nie potrafił do końca, prawda? I w ten sposób właściwie świadkowie tego wydarzenia nam właściwie mówili, że nigdy nie widzieli ojca, dwa razy widzieli ojca Lefebvre, ojca Marcela płakać, kiedy dostał wiadomość o śmierci jego mamy, Gabriela, i kiedy był mianowany z powrotem właściwie do Francji. Akurat w tym momencie, to wcześniej po prostu, ale to nie wiem, jakie to wiadomości były, nie wiem, o którym momencie wiedział o tym. Ojciec Marcela Lefebvre przecież tutaj zginął w obozie koncentracyjnym w Sonnenburg, który teraz jest tutaj w Polsce, jako właściwie obrońca, właściwie też takiego katolickiego patriota. Bardzo ciekawe życie, za mało o tym wiemy, ale widać to tu po prostu właściwie w tym sensie trochę takie parę wątki, prawda, które łączą nas jeszcze bardziej z naszym założycielem. I potem dwa razy, ja nie mogę to wszystko teraz opisać, to możecie wszystko czytać, te dwa lata, koniec wojny światowej, zarówno. Z tego czasu mamy po prostu już pierwsze tak naprawdę notatki jego wykładów duchowych. On był, że tak powiem, szefem tego skolastykatu i wtedy on zajmował się nauką, ale też dał tym alumnom właściwie wykłady duchowe, konferencje duchowe wieczorem i wtedy on te konferencje duchowe my jeszcze mamy.
I wtedy mamy po prostu jego wykład świętego Tomasza z Akwinu, który rozwijał właściwie cnoty przyszłego kapłana, cnoty chrześcijańskie i bardzo piękny, prosty sposób, bardzo głęboko właściwie to też określał i podkreślał. Tam mamy jeszcze też parę konferencji, gdzie odkrywamy naszego ojca Marcela jako wybitnego, wybitnego właściwie apostoła Marii. Ale o tym nie będę teraz mówić, to będzie osobne, właściwie będą osobne rekolekcje maryjne. Arcybiskup Lefebvre, apostoł Marii, 24 do 27 czerwca. Więc tam arcybiskup Lefebvre ukazał się jako bardzo głęboki tomista, człowiek, który naprawdę ma to bogactwo w sobie. On w sposób naturalny, tak prosto przedstawi swoim uczniom najważniejsze cnoty i najbardziej po prostu skomplikowane, że tak powiem, kroki nabywania cnót, bo jak po prostu w podręcznikach możemy po prostu jakby trochę dziwić się, jak to wszystko ogarnąć. A co biskup Lefebvre potrafi to swoim uczniom, i oni sami to powiedzą, tak prosto, sposób, że najbardziej głupi to rozumiał i tak zachęcająco, że najbardziej leniwy chciał tutaj po prostu to realizować. I o to chodziło. On nigdy nie chciał być naukowcą, aby słynąć swoją wiedzą. To wszystko zawsze był w celu apostolatu, w celu właściwie zbawienia dusz, w celu prawdziwej konstrukcyjnej formacji tych swoich podwładnych. I tutaj arcybiskup Lefebvre w dalszym ciągu wtedy miał jeszcze do czynienia, on był szefem. A tutaj 45 rok, skolestykat poniszczony, więc jest zima, jest straszne po prostu, nie ma ogrzewania, nie ma nic i przede wszystkim nie ma chleba. Druga wojna światowa została tam, zostało po prostu dewastowane miejsce. I co robił arcybiskup Lefebvre? Jeśli miał wieczorem wykłady, do rano, po rannej mszy świętej, to on wziął swój, ten jedyny stary samochód i jechał po okolicach do właściwie chłopów, do właściwie gospodarzy i właściwie stał się żebrakiem. Żebractwo. I po prostu na południu przyjechał po prostu z marchewkami, właściwie z pomidorami, z pachkatoflami i cokolwiek. I w ten sposób podczas 2 lat ci ludzie mieli do jedzenia. Oni mówią, potem stali się niestety modernistami, to jest bardzo pięknie ujęte właściwie w filmie o arcybiskupie, że właściwie ci stary ojcowie, które wtedy byli w tym skolastykacie, powiedzieli, że on był dla nas ojcem i matką. On nas karmił dosłownie. Karmił dosłownie. I w ten sposób w ogóle ten skolastykat, było 120 osób, przeżywał. Widzimy tutaj znowu właściwie postać naszego założyciela, który po prostu w tym momencie widzi, co trzeba robić i włączy najgłębsze po prostu przekaz teologiczny razem z ogromną praktyką związaną z wielkim wyrzeczeniem. No co to za wielkiego szefa, wielkiego szolasykata, wziąć samochód, pukać u drzwi gospodarzu, dostanę trochę coś dla moich seminarzystów. I dostał. I od jednego do drugiego miejsca chodził. I to podczas 1,5 roku. Niestety i to nie trwało. Budował i został po 1,5 roku właściwie ten skolastykat w dosyć dobrej formie. I był jednym z najbardziej zaawansowanych po tej katastrofie wojennej ze wszystkich innych domów zakonnych. A wtedy po prostu otrzymał znowu telefon i będziesz teraz biskupem. I wtedy oczywiście jego zaskoczenie i przerażenie było zakończone, bo jeśli czegokolwiek w swoim życiu nie chciał, to chciał po prostu absolutnie nie chciał, że stać się biskupem. A więc biskup, prawda? Jako biskup, arcybiskup Lefebvre, właściwie w tym momencie, on bardzo właściwie oczywiście od razu, mimo tego, że czuł się zawsze niegodny, zawsze niepoziomie, zawsze ten właściwie pokazuje swoją cechę. Przyjeżdża gdzieś i najpierw to nam powiedział. Il faut faire le tour. Najpierw patrz. Jeden rok zobacz, co robią. Bardzo właściwie głęboko pytaj, co oni mówią. Sięgaj o radę.
patrz na wszystko i to samo po prostu powinien każdy misjonarz robić. To ten przykład dał i też jako biskup. Zorientował się i bardzo mało mówił. I jeszcze mniej decydował. Najpierw popatrzył i potem reflektował i z całą pewnością dużo się modlił. To jest cała jasność. I wtedy zaczynał działać. I wtedy jak gromy. Jeśli raz się decydował, to nic nie ruszał. Oczywiście, ale po osiągnięciu wszystkich potrzebnych rad, wyważonego po prostu wszystkie za i przeciw i mając u siebie naprawdę kompetentnych ludzi, doradców, ale jeśli już się decydował, to już nic po prostu nie będzie. I te decyzje 99%, może nawet 100% po prostu było najbardziej trafne. Co o czym świadczy oczywiście jego niesamowity skutek, sukces właściwie jako biskup Afryki. I możemy powiedzieć wtedy, dla niego Afryka, francuskojęzyczna Afryka, najpierw biskup Dakaru, czyli Senegal, i to jest właściwie jego pierwsze działanie, i później, parę lat później, został mianowany jako delegat apostolski, czyli właściwie ten najwyższy reprezentant samego Ojca Świętego w całej francuskojęzycznej Afryki wobec rządów po prostu państwowych, a także wobec biskupów. On był tak naprawdę przewożonym tych wszystkich. To tutaj trzeba było zobaczyć, co ten arcybiskup Lefebvre robił w tym czasie od 1947 do 1959 roku, więc w czasie 12 lat albo 13 lat w tej Afryce, to nie chcesz w to wierzyć. Po prostu jest jeden człowiek, mógłby w takim krótkim czasie tak dużo robić. Od razu nasuwa się tutaj przed moimi oczami inna postać, która zarówno była takim gigantem czynu, Maksymilian Kolbe. Zresztą jest ogromnie ciekawe, że ci dwoje, którzy nie znali się całą pewnością, ale po prostu mają takie podobieństwa, takie cechy podobne w wielu, wielu sprawach, że jest to, jeśli to odkrywasz, to jest szczególna radość, prawda? Więc wracamy do jego czasu biskupa Afryki. Widzimy wtedy, że właściwie dla niego teraz on budowanie Christianitas. W Afryce francuskojęzycznej religia katolicka nie jest największa. W różnych miejscach jest o wiele więcej muzułmanów, jest tuż dużo protestantów i tak dalej. I arcybiskup Lefebvre bardzo mocno, bardzo jasno podkreślał po prostu jego posłannictwo. Ja buduję chrześcijaństwo. Ja jestem tym ojcem i zachowuję to. Więc on zaczynał najpierw odnowić te wszystkie placówki i wtedy właściwie jego wielkie, wielkie zadanie rozumiał, to jest przyszłość właściwie Kościoła, czyli seminaria. Biskup, który tak naprawdę chciał, aby tutaj byli uformowani seminarzyści. I stąd właściwie jego wielka zasługa, właściwie wspaniałe seminarium, z którego wychodzili potem biskupi, kardynałowie i tak dalej. Gdyby nie był ten modernizm nieszczęśliwy, po prostu ten rozkwit Christianitas katolickiego życia, katolickiego kościoła w tych czasach arcybiskup Lefebvre by kontynuował, Afryka teraz byłby wspaniałym katolickim krajem. Z porównalnym właściwie z czasów ongiś, kiedy Ameryka Łacińska była taka katolicka. To z samą pewnością i wielu biskupów, wielu kapłanów swoich czasów i obecnie też kapłani właściwie, które znają się na historię, to potwierdzają. A co ten on robił? Po prostu budował. Budował kościoły, budował szkoły, budował seminaria i aby mógł, ponieważ nie mógł tego robić, miała po prostu taką bardzo prostą właściwie taktykę. On wyjechał raz na roku do Francji, wędrował od zakonu do zakonu i prosił po prostu zakonnice, chodźcie i zakoniwu, chodźcie, założycie. I w ten sposób właściwie wielu, wielu zakonów zainstalowano właściwie w tej Afryce i to było w czasie przed soborą bardzo wielkie dobro właściwie dla całej, właściwie dla wszystkich ludzi. Czy to szkoły chrześcijańskie, czy to właściwie zakony kontemplacyjne, mnisi i tak dalej.
I jeśli dobrze pamiętam, on prowadził do Afryki w swoim krótkim czasie nie mniej niż około 50 zgromadzeń żeńskich i około 15 zgromadzeń męskich. Coś takiego nie masz po prostu. I ilość szkół, które budował, ilość diecezji, które właściwie ustanowił, gdzieś nie było, to jest po prostu, ja nie znam te liczby, ale jest zadziwiające. To, co my mamy jeszcze z tych czasów, tak naprawdę jako bardzo wyraźną pamiątką, oprócz wydarzeń historycznych, chwalebnych, to przede wszystkim jakiś wzgląd na jego duszę. Na jego duszę pasterza dusz. Tego właściwie, który zastąpił Pana Jezusa Chrystusa. Mianowicie znamy jego listy pasterskie. Jego listy pasterskie, które bardzo rzadko pisał, może raz w roku, dwa razy w roku, ale każdy z tych listów pasterskich to jest jakby piorun z nieba, gdy walczył z przychodzącym na końcu komunizm, socjalizm, modernizm, z tymi wszystkimi po prostu aberracjami moralnymi, z masonerią i tak dalej, to w swoim kontekście to był oczywiście głos wołający jego w pustyni, ale ten głos po prostu był bardzo mocny i ludzie po prostu kochali go. To jest był naszym ojcem. To był dobroczyńcem wielu ludzi, wielu narodów i wszystkich tak naprawdę kapłanów. I ten właściwie, ten arcybiskup Lefebvre, jako delegat apostolski miał wielkie zaufanie papieża Piusa XII. I wiemy bardzo, że właściwie Pius XII pisał encyklikę o misjach, a tę encyklikę naprawdę w wielkiej części pisał arcybiskup Lefebvre, encyklika Fidei Donum. To jest właściwie znak, jak bardzo Pius XII doceniał pracę arcybiskupa Lefebvre i Pius XII powiedział, że jest jego najlepszym misjonarzem, prawda? Tak powiedział Pius XII. Potem zaczyna oczywiście kolejny etap, można powiedzieć, smutny w życiu arcybiskupa, właściwie cały ten upadek. Ten upadek, który zaczyna z śmiercią Piusa XII, Jan XXIII, który zresztą doceniał arcybiskupa Lefebvre i nawet mianował go jako asystent na tronu papieskiego, taki honorowy tytuł właściwie, który bardzo rzadko daje. Natomiast jednak właściwie wymagał przez tą dekolonizację też, aby właściwie ster los Kościoła katolickiego w tych krajach właściwie będzie uzależnione, zależne od tubylców. Aby właściwie kolonizatorzy, także jako misjonarze, powinni się wycofać i po prostu zostawić miejsce właściwie autochtonom tubylcom. Arcybiskup Lefebvre nie blokował tego, uznał to za bardzo słuszne, tylko powiedział, po prostu tak to wyglądać powinien. Ponieważ ci ludzie są jakby dzieci. A nam to powiedział. Bardzo chętnie dzieci. A nie możesz dać kalaśników dziecku, które ma 12 lat. Musisz go wychować. Najpierw musisz mu asystować. I bardzo ubolewał, że jego rady, oczywiście oprócz niewielu po prostu wyjątków, nie zostały uwzględnione. Za szybko ten kler tubylcy został przyjęty po prostu w wysokich stanowiskach, bez kontroli. I to wszystko działało jeszcze, kiedy on był i jego przyjacieli, kapłani, biskupi, to mamy tu taki obraz takich biskupów afrykańskich, biskupów z Afryki, którzy tam stali. I oni po prostu właściwie trzymali rękę i wychowali sobie po prostu swoich następców, ale którzy zaczęli najpierw być wikarem generalnym, a potem właściwie biskupem pomocniczym. I tak miałem szczęście poznać pierwszego biskupa Gabonu, Monseigneur François Don, który właściwie tak wdzięczny arcybiskupowi Lefebvre, właściwie przyczynił się do tego, że kiedy inni biskupi starali się, aby nas wyrzucić z kraju i po prostu robić presję na prezydentu, na prezydenta, aby nas wyrzucić z kraju, bo my buntujemy pokój, bo my tradycyjni, ani moderniści. Ten najstarszy biskup, wyświęcony przez arcybiskupa Lefebvre, François Don, poszedł do prezydenta, powiedział: proszę, prezydencie, panie prezydencie, ten biskup, ci księże, to są synowie naszego ojca Marcela, nie wolno ich wyrzucić, to są najlepsi.
prawda? I on sam, aby udokumentować i pokazać swoją właściwą miłość do nas. I tak naprawdę prawdopodobnie już nie pamięta za bardzo o tradycyjnej mszy, ale jego miłość i wdzięczność do arcybiskupa Lefebvre był tak wielki, że on wielokrotnie aż uczestniczył w mszach świętych w niedzielę w sumie na swoim tronie uczestniczył i wtedy po prostu inni nie mogą nas wyrzucić, kiedy dygnitariusz, taka szara eminencja uczestniczy we mszy. Ale to jest bardziej interesujące, to są te rozmowy, które mieliśmy z kapłani, z monsenior, z biskupem Dong. I ten powiedział nam, proszę moi drodzy, musicie wiedzieć, kiedy ja zostałem prowadzony przez moich duchowych ojców, przez monsenior Marcel w moje właściwe stanowisko, to wtedy ja po prostu robiłem dużo dobrego. Jakie nieszczęście, kiedy oni musieli wszyscy jednego dnia do drugiego wyjechać. Zostaliśmy sami i wtedy co nastąpi? Nie byliśmy przygotowani. No i wiecie, wtedy po prostu taki mądry człowiek po prostu przychodzi, jaki modernista i nakabywa im swoich mądrościach. To jaki biskup, który może nie jest aż tak inteligentny, to weź to i cała sprawa, że będzie modernizowana i wszystko upada. I to arcybiskup Lefebvre przewidział. I z tego powodu, mimo tego, będąc tam biskupem, do końca starał się jak najlepiej uformować. I rzeczywiście jego duchowy uczeń, późniejszy kardynał Tiandum, który był do końca jednym z najbardziej konserwatywnych po prostu dygnitariuszy kardynałów w całej kurii, aż do jego śmierci. Mimo tego, że do końca nie wytrzymał jak żaden z nich. I tu jest bardzo ciekawe. Arcybiskup Lefebvre wtedy po prostu został podziękowany i wtedy, i to już będzie moim zdaniem na jutro, bo mamy już mało czasu, to będzie właściwie jego upokorzenie. Swoimi honorami był pożegnany, tubylce wzięli po prostu ster kościoła, potem będzie Sobór Watykański II i arcybiskup Lefebvre, kiedy znowu przyjechał do Afryki 1985 roku, już jako przewożone bractwa, aby myśleć o jakimś założeniu bractwa już w Afryce, widziało tylko zupełną dewastowaną winnicę. To był tak ubolewany, że powiedział potajemnie, dużo płakał. Tyle pracy, tyle misjonarzy włożyli w tą Afrykę i w ciągu 10 lat wszystko po prostu zostało, że tak powiem, poniszczone z powodu tego okropnego modernizmu, który panował na Soborze Watykańskim II. I teraz po prostu przechodzimy właściwie do tego większego punktu i tutaj wybrałem jako lekturę przy stole akurat te momenty, kiedy zaczyna Sobór Watykański II i te wielkie po prostu starcza, wtedy, który będzie już przewożony generalnie Ojców Ducha Świętego, bo odziw będzie do tego stanowisko wybrany 1962 roku. A wtedy po prostu widzimy ten kryminał, że tak powiem, który miał miejsce w całym tym czasie tego soboru. I moim zdaniem jest to dosyć warto, chociażby ten wątek, bo bardzo trudno wybierać, jaki po prostu wątek przedstawić wam z okazji takich refleksji. No wybrałem ten, abyście to uważnie słuchali podczas właściwie jedzenia wieczorem.